Zatem witam raz jeszcze serdecznie. Nazywam się Ania Urbańska i reprezentuję projekt Struktogram Polska, który wraz z Szybkim Angielskim, z OSM Power i z Wyższą Szkołą Gospodarki przygotował dla Was, dla Państwa ten event. Dziękuję, że tak tłumnie zapisaliście się. I już w dwóch słowach, zanim oddam głos naszej dzisiejszej pierwszej prowadzącej Kindze Clement, zrobię krótki wstęp, żebyśmy wiedzieli, czego się tutaj spodziewać. Widzę Was już tutaj, jest Was całe mnóstwo, także fenomenalnie, fantastycznie. Kochani, nasz Tydzień Mózgu jest pod hasłem trochę takiego powrotu do domu, powrotu do rzeczywistości. Pomimo tego wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz, tego, co dzieje się w naszych domach, w naszych głowach, w naszych mózgach, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, postanowiliśmy pomimo wszystko wystartować i rozpocząć Światowy Tydzień Mózgu. Światowy Tydzień Mózgu jest obchodzony na świecie od 1996 roku, a u nas w Polsce od 1999. Taka odrobina historii, której potrzebuje nasz pień mózgu. Tu i teraz będziemy dla Was spotykać się codziennie. Codziennie od godziny 10 do 11 i potem od godziny 18 do godziny 19. Będę starała się być taką osobą prowadzącą, wspierającą tutaj wszystkich naszych prelegentów, a przed nami 16 prelekcji, 16 tematów, które przygotowaliśmy tutaj dla Was z naprawdę niesamowitą grupą praktyków, ludzi, którzy na co dzień działają w biznesie, mają super relacje z ludźmi i też starają się szerzyć wiedzę właśnie związaną z mózgiem. Tak jak wspomniałam, będziemy działać tutaj od 10 do 11, od 18 do 19, od poniedziałku do czwartku. Na stronie www.tydzieńmozgu.online znajdziecie bardzo dokładną agendę naszego całotygodniowego eventu. W piątek robimy piątek, piąteczek, piątunio, czyli chwila resetu dla odpoczęcia, dla wyczyszczenia głowy. W sobotę tutaj będą odbywały się transmisje. Na tych transmisjach będziecie mogli sobie popatrzeć, jak przebiegał Światowy Tydzień Mózgu w ubiegłym roku. Kilka z tych transmisji będzie miało miejsce, będą one ustawione. Również możecie sobie to wszystko w naszej agendzie przeczytać. I potem w niedzielę od godziny 15.30 do godziny 19.00 będziemy domykać cały Światowy Tydzień Mózgu i będziemy rozmawiać o tym, co się przez ten cały czas wydarzyło. Z rzeczy bardzo ważnych to, że jeżeli będziecie uczestniczyć krok po kroku w tym naszym Tygodniu Mózgu, to będziecie krok po kroku, mówiąc kolokwialnie, posuwać się, jeżeli chodzi o wiedzę, ponieważ wszystko to jest pewnego rodzaju poukładanym systemem. Będziecie mieć tutaj szansę pracować w różnych tematach. Będą to tematy od ścieżki zawodowej, który już dzisiaj po skuteczne dogadywanie się, po kreatywność, po podróżowanie, po naukę języka obcego i również takie tematy związane ze sportem, tematy związane z biznesem, to wszystko będzie tutaj miało miejsce. Macie na stronie w internecie dwie ikonki. Jedna z ikonek dotyczy młodzieży i tej grupy, która być może będzie miała ochotę do nas dołączyć. Oczywiście osoby dorosłe też mogą oglądać proces ten dla młodzieży, jak najbardziej, do czego serdecznie zachęcamy. I potem te wieczorne edycje są dla osób dorosłych, ale też dla rodzin, możecie tutaj z tego wszystkiego sobie korzystać. Po każdym dniu będziecie otrzymywali mailing. W mailingu będzie podsumowanie dnia wraz z dodatkowymi materiałami, PDF-ami, e-bookami, nagraniami, które przygotowali nasi prelegenci specjalnie jako dodatkowy bonus dla Was. Żeby ten mailing dostawać, bardzo ważne jest, żeby zarejestrować się właśnie na stronie tydzieńmozgu.online, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy będziemy mieć po prostu możliwość wysłania do Was tego mailingu. Zachęcam do subskrypcji kanału, na którym jesteście. Możecie sobie tutaj ustawiać przypomnienia w związku z każdorazowym eventem. No i oczywiście zachęcam Was gorąco do tego, żeby udostępniać wszędzie informacje o tym, co tutaj robimy. Jesteśmy tu dla Was bezpłatnie, nie będziemy Wam tutaj niczego sprzedawać. Będziemy dzielić się tym, co po prostu wiemy, po to, żeby te nasze mózgi trochę sprawniej podziałały w tej dzikiej rzeczywistości. Ci z Was, którzy nie będą mogli być na żywo, będą mogli do tego materiału wrócić sobie, ponieważ on tutaj na kanale będzie zapisany, więc też do tych wcześniejszych materiałów, które były, czy przed południem właśnie z rana, czy też właśnie w wieczornych godzinach, będziecie mogli sobie do nich wrócić.
Co jeszcze istotnego? Przygotowaliśmy dla Was konkursy. Na stronie znajdziecie zasady konkursu. Jest jeden duży konkurs, który jest w finale obarczony dużymi nagrodami, więc też zachęcamy Was do tego, żeby w tym konkursie uczestniczyć. Polega on na tym, że chcemy Was prosić, abyście na swoim kanale opublikowali, na obojętnie którym kanale w mediach społecznościowych, opublikowali pracę, infografikę, rysunek, ilustrację, materiał wideo, piosenkę, sketch, wierszyk, cokolwiek, byle to dotyczyło tematu mózgu i tego, o czym my tutaj mówimy. I oznaczycie to hashtagiem Tydzień Mózgu Online 2022 z hasłem, że świętujecie z nami Tydzień Mózgu wraz ze Struktogram Polska i naszymi partnerami. Jeżeli oznaczycie nasz program, nasz któryśkolwiek z profili instagramowych, facebookowych, linkedinowych, jakichkolwiek, to prosimy o przesłanie takiego screenu na adres konkurs@denawbiznesie.pl wraz właśnie z tym materiałem. To wszystko, co teraz powiedziałam, macie umieszczone na naszej stronie tydzieńmozgu.online wraz z informacjami dotyczącymi właśnie konkursu. Nagrody są naprawdę świetne dla dorosłych, to są cały system treningowy, struktogram. To są książki. Dla młodzieży mamy kilkanaście fenomenalnych gier, wspaniałych książek, więc naprawdę warto, to wszystko jest tutaj dla Was. Oprócz tego każdego dnia w mediach społecznościowych Struktogram Polska będą odbywały się konkursy za każdy dzień. Już dzisiaj wystartuje pierwszy konkurs, jego zasady będą opisane pod postem, więc zachęcam do tego, żeby brać udział również w tym konkursie. W naszych mediach społecznościowych wszystkie informacje na ten temat znajdziecie. Raz jeszcze wspomnę tylko w tych kwestiach organizacyjnych, zanim oddam głos do Kingi, która już tutaj z nami jest połączona, to tylko wspomnę o tym, że partnerami dzisiejszego eventu są Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, projekt Struktogram Polska, OSM Power, wydawnictwo Marcina Osmana i szybkiangielski.pl. Ci partnerzy, dzięki nim między innymi tutaj możemy działać, funkcjonować. Gościmy na naszym evencie kilku trenerów metodologii Struktogram, zaraz poznacie pierwszego z nich. No i cóż, i naszym jedynym celem jest spowodowanie, żebyście się dobrze bawili, żebyście korzystali z tego czasu. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, możecie tutaj w czacie te pytania wrzucać. Będziemy starali się na te pytania odpowiadać. Nasz cały zespół jest w gotowości bojowej. No i mam nadzieję, że będziecie się z nami tutaj dobrze i skutecznie bawić. To były kwestie organizacyjne. Nie będą one takie długie każdego dnia. Będą raczej, powiedziałabym, skondensowane, a ja już za chwileczkę oddaję głos. Strona internetowa, na której trzeba się zarejestrować, to www.tydzieńmozgu.online. tydzieńmozgu.online. Wszystko to jest tutaj w tym materiale opisane. Jak zerkam sobie w boczek, to odpowiadam na Wasze pytania, więc tutaj, Kasiu, możesz sobie znaleźć te wszystkie informacje. A my już przechodzimy, moi drodzy, do pierwszej dzisiejszej prelekcji. Za chwileczkę poznacie Kingę Clement, która jest tutaj już dzisiaj z nami. Kinga Clement. Kinga jest osobą optymistycznie patrzącą na życie. Jest trenerką komunikacji interpersonalnej w życiu osobistym i biznesowym. Wspiera w kryzysie oraz towarzyszy w zmianie, grupowo i indywidualnie. Kinga prowadzi strefę dla kobiet, strefę silnych kobiet, gdzie wraz z innymi kobietami pracuje nad pewnością siebie, asertywnością i szczęściem. Jest magistrem prawa, czyli mamy panią mecenas, panią prawnik tutaj po drugiej stronie. Jest przedsiębiorcą z wieloletnim stażem. Zdecydowała się jednak na zmianę pracy, ponieważ bycie trenerem i mentorem jest jej powołaniem. Jej misją jest pomaganie innym ludziom, a my dzisiaj zobaczymy Kingę w prelekcji pod tytułem Jak wybierać ścieżkę zawodową w oparciu o wiedzę o swoim mózgu. Zatem ja oddaję głos Kindze. Kingo, przełączamy Cię tutaj. Zaraz nam się pokażesz, już jesteś. I miejmy nadzieję, że tutaj wszystko technicznie nam pójdzie dobrze. Miejmy nadzieję, że wszystko słychać. Kindze. Dobry dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać i że mnie widać. Dobrze mnie słychać. Nie ma żadnego przegłosu.
Ja jeszcze bym miała taką prośbę, żeby sprawdzić, czy działa u mnie dobrze prezentacja, ponieważ tutaj mieliśmy troszeczkę problemów technicznych, natomiast starałam się to przyłączyć tak, żebyście mogli jak najbardziej tutaj wszystko z wszystkiego skorzystać i zobaczyć. Jeśli ktoś z Was będzie chciał otrzymać taką prezentację, to jak najbardziej może mi ją wysłać do Was, dajcie znać. Również dostaniecie materiały dodatkowe, żeby móc po prostu zrobić ćwiczenia, które będą w dzisiejszym wykładzie. To jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witam. Dzisiejszy temat skierowany jest nie tylko do młodzieży, ale również do dorosłych, bo dobrze by było, gdyby dorośli, czyli rodzice i nauczycieli, wsparli młodych ludzi w wyborze swojej ścieżki zawodowej. Więc zapraszam Was serdecznie na prelekcję pod tytułem Jak wybrać swoją ścieżkę zawodową w oparciu o wiedzę o swoim mózgu. Jak wiecie, życie to sztuka wyboru. Przyszłość innych osób. Nawet jeśli nic nie robisz, to tak i tak robisz, więc pamiętaj, że niedziałanie to też działanie, więc dobrze by było, żebyś działał z dobrą intencją i jak najlepiej dla swojej przyszłości. Dlatego ważne jest, żebyś działał świadomie i zawsze w zgodzie ze sobą. Zwracam się do Ciebie jako do świadomego człowieka i ten komunikat jest bardzo ważnym komunikatem, ponieważ jesteś użytkownikiem mózgu i masz niesamowite narzędzie, które umożliwi Tobie podejmowanie właściwych decyzji. Ale pamiętaj, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ja nazywam się Kinga Klejment, jak już tutaj Ania Ubrańska mnie przedstawiła. Jestem trenerem skutecznej komunikacji oraz certyfikowanym trenerem Struktogram Polska. Będę dzisiaj troszeczkę opierała się właśnie na struktogramie, bo jest to takie innowacyjne i bardzo skuteczne narzędzie, które pokazuje nam, jakie mamy mocne i słabe strony. Mówi o fundamencie naszej osobowości, więc będę troszeczkę do tego nawiązywała. Tak, na co dzień pracuję indywidualnie bądź też grupowo z osobami, które chcą świadomie przemierzać swoje życie i bardzo często są w zmianie, tak jak ty dzisiaj jesteś. Skoro wybierasz swoją ścieżkę zawodową, to znaczy, że coś będziesz zmieniał w swoim życiu. Więc mam nadzieję, że dzisiaj ułatwię ci to właśnie przejście do kolejnego etapu twojego życia. Dlaczego jest to temat ważny dla mnie, to też powiem pokrótce, dlatego że sama kiedyś borykałam się z różnymi wyzwaniami i sama musiałam podejmować jakieś decyzje i nie było to proste, więc wiem, jak dzisiaj młodym ludziom jest trudno zdecydować się, jeśli nie wiedzą tak na dobrą sprawę, kim są i czego chcą. Więc być może właśnie po dzisiejszym wykładzie zdecydowanie więcej o sobie się dowiesz. Przypominam sobie czasy, kiedy kończyłam szkołę podstawową i miałam dokonać wyboru. Nie wiedziałam, słuchajcie, nie wiedziałam, co chcę robić, jak większość moich znajomych. Dzisiaj już młodzież ma różnego rodzaju dodatkowe zajęcia, które być może tam rozświetlają przyszłość, natomiast nie wiedziałam, więc wybrałam liceum ogólnokształcące. Natomiast polecam Tobie serdecznie, żebyś szedł w kierunku
takim, który Ciebie interesuje. Więc jeśli interesuje Ciebie matematyka, idź na kierunek związany z matematyką. Jeśli interesuje Cię polski, idź na coś związanego z językiem polskim. Również zwracam się do osób, które są w kolejnym etapie, czyli już ukończą szkołę średnią, idą na studia. Tutaj jest ta sama zasada. Spójrz na siebie, zobacz, jakie masz naturalne predyspozycje, co Ciebie interesuje i wybieraj samodzielnie taką decyzję, żebyś po prostu był w tym szczęśliwy. To jest bardzo ważne. Oczywiście wiem, że wśród Was jest wielu doradców, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia i na pewno działają z dobrą intencją, chcąc dla Was jak najlepiej. Jednak pamiętajcie, że każdy z nas jest inny, każdy jest wyjątkowy i nie zawsze wiemy, co dobrego będzie dla drugiej osoby. Dlatego też rodzice chcąc dobrze, czy nauczyciele chcąc dobrze, niekoniecznie muszą dawać dobre rady. Bo być może to, co Ciebie interesuje, jest zupełnie czymś innym. Zerknę tutaj, bo dostałam jakąś cały czas. To przełączam na drugi slajd. Zobaczymy, czy mi się tu przełączy. Czy mamy drugi slajd? Aniu, jakbyś mi mogła tutaj odpisać, to czy mamy już drugi slajd? To będę wdzięczna. Słuchajcie, bo mamy lekkie problemy techniczne. Jest ok, dobrze. Ja troszeczkę w innym programie tutaj ustawiłam, żebyście widzieli tę prezentację. Więc to był taki krótki wstęp, ale już przechodzimy do drugiego slajdu, czyli mamy o naszym mózgu. Tak jak powiedziałam, jesteście użytkownikami tego niezwykłego organu. To bardzo skomplikowany narząd i wciąż zagadka dla wielu naukowców. Od dziesiątków lat naukowcy zastanawiają się, od setek, nawet można powiedzieć, że od tysięcy już lat mózg jest jakimś tam tematem, nad którym naukowcy, myśliciele pracują. Natomiast najwięcej zadziało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście tutaj mamy tą wiedzę już, co i jak możemy wykorzystać ten mózg, który macie. Mózg jest, tak jak powiedziałam, jednym z najważniejszych, bo to chyba najważniejszym organem człowieka. On decyduje o tym, jak myślisz, co robisz, jak się czujesz, jakie emocje tobie towarzyszą, więc jest takim clou całości. Przestajesz żyć, znaczy ludzie przestają żyć, może tak powiedzieć. Człowiek przestaje żyć, kiedy obumiera właśnie mózg. Jeszcze jak inne narządy źle pracują, to istnieje możliwość, żeby coś przeszczepić, natomiast mózgu się nie przeszczepia i też są takie dylematy, czy to by było dobre, czy też nie. Co by się zadziało, gdyby ktoś posiadł obcy mózg w swojej głowie? No, ale to są kolejne tematy, nad którymi naukowcy pracują. Na dobry początek przedstawię Ci parę ciekawostek o mózgu, żeby zachęcić Ciebie do tego, żebyś zgłębiał wiedzę o mózgu, bo to jest bardzo interesująca wiedza, która być może otworzy Ci ścieżkę do Twojego lepszego życia. No i tak wybrałam parę takich różnych rzeczy, które są ciekawe, bo mózg, tak jak powiedziałam, jest to tak skomplikowany narząd i nie do pojęcia dla wielu osób. I zobaczcie, posiada 100 miliardów neuronów. Mega dużo, prawda? Naczynia krwionośne to 160 tysięcy kilometrów. W naszej głowie się tyle mieści kilometrów właśnie naczyń krwionośnych. Wiecie, widzieliście już kiedyś mózg, dalej w dalszym tej prezentacji pokażę, że jest taki pofałdowany i rzeczywiście można upchać tam do tej naszej głowy bardzo, bardzo dużą pojemność, tak, naczyń krwionośnych, neuronów i innych skomplikowanych rzeczy.
Natomiast 80% mózgu to woda, dlatego tak ważne jest nawadnianie się. Tak często dorośli mówią: pij wodę, pij wodę. Jeśli nie pijesz wody, to możesz mieć problemy z koncentracją, dlatego że jak jesteś odwodniony, to co? Mózg też zaczyna ci się tam kurczyć i nie do końca dobrze myśli. Mózg waży około 1,5 kg. Czy u wszystkich? Nie. To zależy od masy ciała. U większych osób zazwyczaj ten mózg jest większy, u mniejszych trochę mniejszy. Nie znaczy to, że mniej czy bardziej inteligentne są te osoby. Nie, nie. Wielkość mózgu nie zależy od naszej inteligencji. Podobno Einstein miał dość mały mózg, a zobaczcie, ile ciekawych rzeczy dał naszemu światu. Więc ta waga jest taka troszeczkę ruchoma i zależy właśnie od tego, jak duży czy jak mały jest człowiek. Człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli dziennie. Więc my cały czas myślimy, słuchajcie, cały czas myślimy. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, ponieważ teraz jesteśmy bodźcowani wszystkim, dlatego ograniczajcie telefony, telewizję i inne różne rzeczy, bo jesteśmy przeładowani po prostu informacjami z zewnątrz, a on tak i tak ma bardzo dużo do przeanalizowania, więc 70 tysięcy myśli dziennie. Wow. 90% decyzji podejmowanych jest podświadomie. Tak, w naszym mózgu podejmujemy decyzje, jak już wiemy, świadomie i nieświadomie. Z pozycji świadomości to jest tylko około 10 do 20%, natomiast większość jest nieświadomych naszych decyzji, więc nie zastanawiasz się rano, jak wstajesz, idziesz do łazienki, jak się myje zęby. Po prostu wiesz i to robisz. Nie myślisz o tym, bierzesz tą szczoteczkę, pastę nakładasz i myjesz zęby. Zobaczcie, to jest mega skomplikowane i zachęcam Ciebie do tego, żebyś więcej sobie na ten temat poczytał. Mózg jest niesamowicie plastyczny, dlatego my możemy się zmieniać. My możemy się cały czas doskonalić, my możemy zmieniać przekonania, zmieniać nawyki, możemy stawać się z dnia na dzień coraz bardziej mądrzejsi, więc ty możesz z dnia na dzień być coraz bardziej na przykład uzdolniony w jakimś tam, w jakiejś tam kwestii, która ciebie interesuje. Możesz się uczyć, każdego dnia możesz po prostu udoskonalać swoje możliwości i zmieniać się. Jeśli coś ci nie pasuje w twoim życiu, to po prostu to zmień, a twój mózg ci to umożliwi. I mózg człowieka nie odczuwa bólu. Tak, słuchajcie, nie odczuwa bólu. To jest niesamowite, bo cała reszta odczuwa ból, a mózg nie odczuwa. Dlatego też operacje są w pełni świadomości przeprowadzane. To były ciekawostki na początek, żebyście tutaj się rozkręciły. Jeśli jesteś ciekawy innych prawd o mózgu albo mitów na temat mózgu, poszukaj w internecie ciekawostek, jest tego naprawdę dużo. Znajdziesz tam wiele fascynujących informacji. Natomiast już dzisiaj polecam Ci niesamowitą książkę dla młodzieży, dla dorosłych, więc drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, czytajcie, mózg rządzi, twój niezastąpiony narząd. Tak, bo do dnia dzisiejszego jest niezastąpiony. Tak jak powiedziałam, nie przeszczepi nam nikt mózgu. Kaja Nordengen się nazywa, pani, która napisała tą książkę. I ta książka jest taka ciekawa bardzo i łatwa, jeśli chodzi o czytanie, bo nie wszystkie książki są łatwo przyswajalne. Więc polecam Wam serdecznie, żebyście po prostu dowiadywali się nowych rzeczy o Waszym mózgu. Ludzki mózg jest niesamowitym i ważnym organem, który wymaga specjalnej troski, żeby utrzymać procesy życiowe. I na dobry początek również
chciałabym Was zachęcić do tego, co z pewnością zachęcają Was rodzice i nauczyciele, i dziadkowie, i w ogóle cała reszta tych dorosłych, czasami nudnych dorosłych, do tego, żebyście zadbali o swoje zdrowie. Bo jeśli będziecie dbali o Wasz mózg, będzie żyło Wam się zdecydowanie lepiej. Będziecie bardziej bystrzy, kreatywni, będzie Wam się chciało bardziej chcieć, tak, i będziecie z większą łatwością uczyli się nowych rzeczy. Więc przede wszystkim ćwiczcie. To jest ważne, żeby ćwiczyć, żeby się ruszać, żeby wychodzić na świeże powietrze. Nie siedźcie tylko przed komputerami, przed monitorami Waszych komputerów, przed telefonami w ogóle, no nie. Trzeba się poruszać. Ja jestem pełna podziwu, kiedy młodzi ludzie na przykład trenują dodatkowo siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i pomimo wielu zajęć, które mają w tym nastoletnim wieku, są w stanie jeszcze dużo więcej robić. Ale jeśli Ty nie interesujesz się takimi sportami, sportem zespołowym, spokojnie możesz biegać, chodzić albo chodzić na siłownię w plenerze. Teraz tych siłowni jest dużo więcej. Dzięki temu Twój mózg będzie dotleniony. Mózg potrzebuje tlenu, wtedy lepiej pracuje. Pij wodę. Z pewnością już słyszałeś, że około 1,5 do 2 litrów dziennie wody powinieneś wypić. Tak, wypij wodę. Wodę, nie kole, nie kawę, nie inne rzeczy, woda. Liczy się tutaj woda, czysta woda, która dostarcza tlen i inne związki potrzebne mózgowi do prawidłowej pracy. Więc pijemy wodę. Jedz zdrowe posiłki, zdrowe. Takie zdrowe, poczytaj sobie, co to znaczy zdrowe. Zdrowe to niekoniecznie to, co w domu zrobione, bo w domu można też robić niezdrowo, ale jedz dużo warzyw przede wszystkim, żeby też odżywić odpowiednio Twój mózg. Nie pij alkoholu, bo to nie jest dobre. Alkohol zaburza nasze myślenie i w ogóle tam się dzieją straszne rzeczy, tym bardziej jak jesteś jeszcze dość młody, więc nie pij alkoholu, bo też wpływa to na niezapamiętywanie niektórych sytuacji z Twojego życia. Nie pal papierosów, bo to też szkodzi Twojej głowie. Nie bierz narkotyków, i zadbaj o sen. I o tym śnie chciałabym tutaj powiedzieć, bo ja wiem, mam 2 nastolatków w domu, z którymi walczę. Ja cały czas z nimi walczę. Wasi rodzice być może też z Wami walczą, ale nie wszyscy dbają o sen. Niektórym się wydaje, że ten sen wcale nie jest ważny, a tutaj jest bardzo ważny. Jeśli chcesz w pełni świadomości osiągać sukcesy, to musisz się wysypiać. Jest to obligatoryjne, jak w prawie się używa takiego słowa. Obligatoryjne, czyli konieczne do tego, żebyś dobrze funkcjonował. Brak snu może wpływać na mózg na wiele sposobów i może wpływać na pamięć, spowolnić reakcję i osłabić zdolność oceny sytuacji. Więc sen jest ważny, śpi tyle, ile potrzebujesz, ale też bardzo ważne jest, żebyś chodził spać w miarę wcześniej. To, że pójdziesz spać o 2 nad ranem i będziesz spał do 12, nie jest dobre. To nie liczą się tylko i wyłącznie godziny. Dobrze jest, żebyś poszedł spać przed godziną 24, najlepiej o 22, więc to też będzie miało wpływ na mózg. Nie zatruwaj swojej przyszłości, więc zadbaj o ten mózg. I musisz wiedzieć jedno, że nastoletni mózg nie jest w pełni ukształtowany. Dopiero około 25 roku życia osiąga pełną dojrzałość. Więc dzisiaj, jeśli zadbasz o to, żeby Twój mózg prawidłowo się rozwijał, będziesz miał zdecydowanie lepszą przyszłość. I tego właśnie Ci życzę. Więc weź na poważnie to, co mówią niektórzy dorośli, może nie wszyscy, ale niektórzy, i zadbaj o siebie, bo to, w jaki sposób dzisiaj postępujesz, będzie miało ogromne znaczenie na Twoją przyszłość, tak jak Twoje wybory, których dokonujesz. Jak wybrać swoją ścieżkę zawodową? Słuchajcie, jak wybrać? Zobaczcie, zawodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te zawody są różne.
Możemy wybierać dzisiaj, co chcemy, naprawdę. Żyjemy w takim świecie, gdzie mamy nieograniczoną liczbę możliwości. Dzisiaj jednak żyjemy również w takim dość trudnym świecie, w którym wy nie wiecie, co wy jeszcze będziecie robili, po pierwsze, ponieważ wiele zawodów jeszcze nie istnieje. Tak, świat się bardzo zmienia, technologia się bardzo zmienia i nawet ostatnimi czasy, przez ostatnie 2 lata powstało już dość dużo nowych zawodów, które możemy wdrażać w życie. Świat się na tyle też zmienił, że takich powstało dość dużo zawodów, które są związane z komputerami. Więc słuchajcie, te komputery to nie tylko i telefony, nie służą tylko i wyłącznie do gier, ale również do pracy. I jak wybrać tą swoją ścieżkę zawodową? Po pierwsze, nie możesz sugerować się tylko i wyłącznie zarobkami, a bardzo często młodzi ludzie tak w ten sposób podchodzą, że sugerują się zarobkami. Tego nie rób, zarobki są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Nie sugeruj się również miejscem pracy czy zaspokajaniem oczekiwań bliskich. Tak, oczekiwanie to rozczarowanie. Często rodzice od nas coś oczekują i rozczarowani są, że nie wyszło tak jak trzeba. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś sam wiedział, czego ty chcesz. Nie bądź wygodny, zacznij zainteresować się sobą i swoim życiem. Co mógłbyś robić w przyszłości? Nie możesz pozwolić, żeby inni decydowali za ciebie. Później będziesz miał do nich pretensje, że mama czy tata wybrali ci szkołę, wybrali ci studia. No nie, musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Więc jeśli jesteś dzisiaj na etapie wyboru szkoły średniej czy też studiów, usiądź z kartką, długopisem przed internetem, zacznij szukać, zacznij dociekać w ogóle, co ciebie interesuje, co byś chciał i jakie są dostępne szkoły. Powiem wam, że pomimo tego, że mój syn już wybrał sobie szkołę, to taki tak siedzi teraz i szuka jeszcze innych możliwości, bo gdyby co tam i w ogóle. I ja go nie wyręczam. Sam musi to robić, bo to jest jego życie. I tak samo to jest twoje życie, młody człowieku. To ty decydujesz. I nie zwalaj tego na innych, weź odpowiedzialność za siebie. Tylko ty wiesz, co jest dla ciebie ważne, bo tylko ty znasz swoje myśli. Nikt nie jest w stanie wejść do twojej głowy i nikt nie będzie wiedział, co lubisz, a czego nie lubisz. Być może nie komunikujesz światu, czego chcesz, ale bardzo ważne jest, żebyś to ty wiedział, co ciebie kręci, co byś chciał w przyszłości robić. Nawet jeśli dokonasz jakichś wyborów dzisiaj, co niekoniecznie sprawdzą się w przyszłości, pamiętaj, że zawsze możesz to zmienić. Więc jeśli interesuje ciebie matematyka, tak jak wspomniałam na początku, to idź na jakieś szkoły, gdzie tą matematykę możesz rozwijać. I co jest bardzo ważne, nie sugeruj się tym, gdzie idą koledzy, bo to też nie jest najważniejsze. A często młodzi ludzie idą tam, gdzie idzie reszta i nie są zadowoleni, a później na przykład mają jakiś zawód wyuczony, który kompletnie nie odpowiada ich osobowości. Więc ty takich błędów nie popełniaj, patrz na siebie, tak, bądź egoistą w tym, w czym właśnie, o czym dzisiaj mówimy, czyli przy wyborze ścieżki zawodowej, myśl przede wszystkim o sobie. Dlaczego? Bo jeśli będziesz robił w życiu coś, co jest twoją pasją, co lubisz robić, co interesuje ciebie i będziesz ekspertem w tej dziedzinie, zawsze przyjdą pieniądze i dobre miejsce pracy, które ciebie odnajdzie. I chciałam tutaj jeszcze nadmienić to, żebyś dbał o swoje myśli, które masz w głowie, żeby te myśli były pozytywne, żebyś wierzył w siebie. Nie bój się, co ludzie powiedzą. Ludzie zawsze będą gadali. Pamiętaj o tym, ludzie zawsze gadają, a tylko ty wiesz, co jest w twojej głowie. Nie sugeruj się wyborami kolegów. Podkreślam to, bo mam wielu znajomych, którzy sugerowali się tym, gdzie idą koledzy, koleżanki i w efekcie byli bardzo nieszczęśliwi. Ale ty tego nie rób. I
koniec z wymówkami, że nie wiesz jak znaleźć. Słuchaj, dzisiejszy świat jest taki, młodzież jest bardzo sprytna, inteligentna, więc wy jesteście w stanie wyszukać dla siebie naprawdę najlepszych rozwiązań. Ścieżka zawodowa powinna być w zgodzie z twoimi naturalnymi predyspozycjami, żebyś był szczęśliwy i spełniony. Być może to, co wybierzesz dzisiaj, nie będzie odpowiednie, ale ta droga, którą będziesz szedł, skieruje ciebie na właściwe tory. Pamiętaj, że zawsze można coś zmienić, ale zawsze rób to w zgodzie ze sobą. Wszystko, czego doświadczasz, wzbogaca ciebie. O ile robisz to świadomie. Ania tu mnie przedstawiła. Ja skończyłam prawo. Skończyłam liceum ogólnokształcące, później poszłam na prawo. Nie był to mój wybór, bo rodzice zadecydowali. Ja chciałam w ogóle iść na coś innego. Natomiast no tak wyszło, że poszłam. Na szczęście miałam odwagę, żeby w życiu później pozmieniać. I dzisiaj jestem trenerem rozwoju osobistego, coachem i mentorem. I kocham to, co robię. Więc ja tobie życzę, żebyś miał taką pracę, którą kochasz i chcesz to robić. I to, że skończyłam prawo, jestem bardzo z tego dumna i się bardzo cieszę, bo to jest dodatkowa wiedza, którą wykorzystuję w tym, co robię, ale pamiętaj, że zawsze można zmienić. I co jest tutaj takie ważne? Osobowość. Słuchajcie, idziemy dalej. Osobowość stała czy zmienna? Zawsze na szkoleniach się pytamy struktogramowych. Osobowość stała czy zmienna? Słuchaj. Twoja osobowość to jest to, co ciebie wyróżnia. Jesteś jedyny, niepowtarzalny, nie ma drugiego takiego człowieka jak ty. Fundamentem twojej osobowości, czyli taką podstawą jest twoja natura. Jest to genetyka, jest to część niezmienna, czyli to, w jaki sposób pracuje twój mózg. Mózg, który jest tutaj najważniejszy i który decyduje o tym, jaki jesteś, jak myślisz, co robisz. To jest fundament, podstawa. Z tej natury wyłaniają się talenty, które masz. Masz mnóstwo talentów, o których za chwilę wspomnę. I to jest ta część, tak? Niezmienna część, twoja natura. Drugą stroną twojej osobowości jest charakter, który jest zmienny. Czyli to jest to wszystko, czego się uczysz od najwcześniejszych chwil twojego istnienia do chwili śmierci. Dlatego też powiedziałam, że możesz sobie zmieniać różne rzeczy, możesz się czegoś nowego nauczyć, możesz się oduczyć. Człowiek jest taką inteligentną istotą, która może się nauczyć wszystkiego, czego się nauczył drugi człowiek. Tylko pytanie, jakim kosztem? Bo jedna osoba będzie siedziała nad Excelem 5 minut i zrobi pracę rewelacyjnie, a druga będzie się męczyła przez 50 i ta praca nie będzie taka, jaka powinna być. Dlatego ważne jest, żebyś decydując o wyborze szkoły, o wyborze ścieżki zawodowej, zastanowił się, jakie masz naturalne predyspozycje. Świadomość to klucz do sukcesu, jak często powtarzam. Dlatego dzisiaj pomogę ci trochę, żebyś zrozumiał lepiej siebie. I wykorzystam tutaj wiedzę struktogramową, która oparta jest na badaniach McLeana. McLean udowodnił w latach 70., że natura wyposażyła człowieka w trzy mózgowia, które pomimo bardzo dużych różnic w budowie, w swoich funkcjach i zadaniach muszą działać jak jedno. Czyli mamy taki mózg, który składa się z trzech mózgowi. Z mózgu gadziego, z układu limbicznego i kresu mózgowia. Być może słyszałeś jeszcze takie nazewnictwo, zamiast mózgu gadzi to jest pień mózgu, zamiast układu limbicznego niektórzy mówią, że to jest międzymózgowie. Ale to są mózgi, które tworzą jeden mózg. My jesteśmy tacy, wiecie, najbogatsi, jeśli chodzi o te mózgi. Ten mózg powstał w toku ewolucji i rzeczywiście ten mózg gadzi to jest taki mózg, jak mają gady. Układ limbiczny to taki mózg, który mają ssaki. A my jesteśmy takim połączeniem. Szympansy i jeszcze delfiny mogą pochwalić się kresem mózgowym. A cała reszta to jest, wiecie, za nami. A my tutaj możemy wykorzystać swoją inteligencję,
dzięki której, zobaczcie, nie musimy wcale tak wykorzystywać siły mięśni, bo wykorzystując mózg jesteśmy w stanie uzyskać dużo, dużo więcej niż na przykład zwierzęta. Więc to też jest bardzo ważne. U każdego człowieka te mózgowia pracują w różnej intensywności, co wpływa właśnie na sposób myślenia, na sposób działania, co wpływa na talenty, które mamy. Talenty są mocne strony. Są również słabe strony, warto wiedzieć, jakie ma się słabe strony, żeby właśnie nie podejmować złych decyzji przy wyborach. U mnie na przykład najsłabiej działa ten niebieski mózg, co macie tutaj na zdjęciu, czyli kresomózgowie. Dlatego też mam wyzwania z planowaniem. Excel jest dla mnie czarną magią na przykład i nie jestem perfekcjonistką, chociaż wyuczyłam się dużo różnych rzeczy, ale zdecydowanie sprawia mi to większą trudność niż na przykład mojemu koledze, który jest utalentowany właśnie w Excelu na przykład. Więc zdecydowanie wolę, słuchajcie, zapłacić jemu, żeby mi coś zrobił, niż sama mam się męczyć nad takimi tabelkami. I to jest ta wiedza, która pozwala nam zdecydowanie lepiej żyć. Pokrótce powiem Tobie, jakie są te mózgi i być może odnajdziesz troszeczkę siebie w tym, co będę mówiła. Zazwyczaj jest tak, że u człowieka dominuje jedno z trzech mózgowi. Czasami jest tak, że dwa pracują w równym stopniu. 10% ludzi na świecie ma potrójną biostrukturę, czyli trzy te mózgi pracują równocześnie. Ale zazwyczaj jest tak, że jeden się tam wyróżnia. Więc być może u ciebie pień mózgu, czyli ten mózg gadzi się tutaj wyróżnia. I jesteś nastawiony na przeszłość, działasz na podstawie przeszłości, na podstawie doświadczeń, których doświadczyłeś, masło maślane. No ale jest to mózg przeszłości, jest to mózg intuicji i takie osoby mają talent w postaci intuicji, która podpowiada im, co mają robić. Jest to mózg ludzi, którzy mają naturalne predyspozycje na przykład do opowiadania różnych rzeczy, bardzo dużo mówią, mają potrzebę w ogóle przebywania z innymi ludźmi, są relacjami, są bardzo empatyczni, robią dobre pierwsze wrażenie i mają niesamowite pomysły, bo to jest mózg wizjonerów. To tak pokrótce. Być może odnalazłeś siebie tutaj, być może właśnie patrzysz bardziej na przeszłość, boisz się zmian, nie chcesz właśnie wchodzić w jakieś nowe, różne projekty albo cokolwiek takiego. To jest właśnie mózg, który być może Ciebie charakteryzuje. Drugim mózgiem jest międzymózgowy, czyli układ limbiczny, to jest mózg osób, które nastawione są na teraźniejszość, czyli tu i teraz, bardzo mocno stąpają po ziemi. Charakteryzuje je spontaniczne reakcje, w ogóle są cały czas są w ruchu, cały czas coś muszą robić, chodzić, przestawiać, machają rękoma, są nastawieni na siebie, to jest to samo potwierdzenie i charakteryzuje ich to, że są bardzo emocjonalni. Natomiast są to urodzeni liderzy. Te mózgi również charakteryzuje to, że charakteryzuje entuzjazm i taka pozytywna, dobra energia, której po prostu ludzie potrzebują, więc zazwyczaj w historii, jak czytasz o liderach, takich, którzy przewodzą dużym grupom, to oni mają dobrze pracujący ten mózg. Kresomózgowie, nasz najnowszy nabytek, to mózg nastawiony na przyszłość. Samoświadomość, język komunikacji, logiczno-analityczne myślenie, właśnie planowanie, perfekcjonizm, kontrola wszystkiego, ale to są osoby zdecydowanie spokojniejsze, wycofane, takie, które wolą być same niż z kimś, za to są bardzo wierne, bo jak mają przyjaciela, to jednego, dwóch na całe życie, no i charakteryzuje ich ciekawość świata. To właśnie te mózgi są innowacyjne i dzięki nim nie mieszkamy w jaskiniach, tylko w ekskluzywnych apartamentowcach, więc to jest właśnie ten mózg. Więc być może rozjaśniłam Ci trochę, jakie są różnice między poszczególnymi mózgami. Jeśli u kogoś pracuje jeden z
tych mózgów, to ma predyspozycje wynikające właśnie z tej części mózgu, który dominuje, po prostu tak można powiedzieć, dominuje. Jeszcze chciałabym powiedzieć o inteligencji. Mamy trzy rodzaje inteligencji. Jest inteligencja społeczna, która charakteryzuje ten zielony kolor, który tam się pojawił, czyli mózg gadzi, osoby, u których ten mózg najintensywniej pracuje. Mamy inteligencję emocjonalną, o której coraz częściej się mówi i bardzo dobrze, słuchajcie, bo ja dzięki tym dwóm pierwszym inteligencjom zdałam prawo na piątkę, nie mając jakoś tam na dobrym poziomie inteligencji IQ, bo inteligencja IQ to jest inteligencja mózgu logiczno-analitycznego i rzeczywiście osoby, u których ten mózg intensywnie pracuje, będą miały wysoki poziom IQ. Ja u mnie pracuję nie tak bardzo mocno, ale to nie znaczy, że nie jestem inteligentna. Słuchajcie, skończyłam jedno z lepszych liceów w Warszawie i skończyłam prawo, więc pomimo tego, że mój mózg logiczno-analityczny tak średnio tutaj działa, ale wykorzystując inteligencję pozostałych mózgów, byłam w stanie osiągnąć to, co chciałam osiągnąć i tego też Wam życzę. Jesteś wyjątkowy i masz talenty. Pamiętaj, że talenty to nie tylko i wyłącznie gra na pianinie, na jakichś tam innych instrumentach, czy tam u talentów zdolności sportowe, malowanie, pisanie książek. Nie. Talenty są to takie mocne strony życia codziennego. Na przykład ktoś ma talent do relacji z innymi ludźmi i może budować swój sukces na tej relacyjności. Ktoś inny może natomiast być urodzonym liderem i przewodzić innym, podejmować szybkie decyzje. I tutaj w różnych zawodach mamy różne właśnie te predyspozycje są sprawdzone, bo jeśli żyjesz w zgodzie ze sobą, to będziesz szczęśliwy i będzie ci się chcieć to robić. Będziesz realizował swoją misję i osiągniesz sukces. I to jest bardzo ważne. Żeby ten sukces osiągnąć, ważne jest, żebyś żył w zgodzie ze sobą, czyli nie sugerował się tym, co inni ci mówią, czy ci każą, nie wiem, matematyki się uczyć na przykład, a ty jesteś noga z tej matematyki, to idź na takie, wiesz, trójka, a mocna trójka jest dobra, nie musisz mieć piątki, natomiast jeśli jesteś uzdolniony w historii, to chodź na dodatkowe zajęcia z historii, czytaj książki i tak dalej. Rozwijaj się w tym, w czym jesteś dobry. Żyj w zgodzie ze sobą i bądź najlepszą wersją samego siebie. Nie patrz na innych, że inny coś tam ma, inny coś tam osiągnął. Oczywiście możesz się nim inspirować i to polecam, bo to inspiracja pomaga przy motywowaniu samego siebie do działania. Natomiast niekoniecznie osiągniesz to, co twoja koleżanka czy twój kolega, bo być może on ma zupełnie inne talenty, być może ma zupełnie inne predyspozycje. Mam takie ćwiczenie dla Ciebie, zaczerpnięte właśnie z japońskiej filozofii Ikigai, sekret długiego i szczęśliwego życia. I chciałabym, żebyś odpowiedział sobie na takie cztery kluczowe pytania, jak będziesz zastanawiał się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Bo Ikigai to jest taki powód do istnienia w szczęśliwości. To sens marzenie, które pozwala ci wstać z łóżka, że chcesz po prostu robić coś, bo ciebie to i czerpiesz szczęście właśnie z pracy, ponieważ praca daje ci przyjemność tej aktywności, którą wykonujesz w pracy, ciągle udoskonalasz te swoje umiejętności w tej pracy. Praca nie jest wtedy obowiązkiem, tylko jest przyjemnością, jest wartością samą w sobie dla ciebie i koncentrujesz się na tym, co robisz, bo jest to dla ciebie ważne. Więc pierwszym pytaniem jest to, w czym jesteś dobry. W czym jesteś dobry? Zastanów się, w czym jesteś dobry, wypisz sobie wszystko na kartce, w czym jestem dobry. Wpisz sobie, dostaniesz taki materiał, możesz sobie tam z boku wpisać. Zastanów się nad tym. Zastanów się również, co kochasz robić.
co jest Twoją pasją, co tutaj jest ważne dla Ciebie. Miłość do robienia różnych rzeczy też jest. To, czego potrzebuje świat, czyli czego potrzebuje świat, co możesz dać światu. Na przykład jak lubisz dekorować mieszkania, no to możesz dać ludziom piękne mieszkania, prawda? Albo pomóc im, jak sprzedają mieszkania, żeby je pięknie udekorować. No i jeszcze, za co mogą Ci zapłacić? Bo nie każda pasja jest oczywiście płatna, ale często jest tak, że z naszej pasji można zrobić zawód i zarobek. Więc jeśli połączysz ze sobą te cztery właśnie odpowiedzi na pytania, to uzyskasz całość. Czyli musisz dojść do tego, co kochasz robić, w czym jesteś dobry, czego potrzebuje świat, za co mogą Ci zapłacić, i dzięki temu będziesz miał satysfakcję z poczucia sensu w ogóle w tym, co robisz, zadowolenie, będziesz miał pieniądze i będziesz miał wygodę w poczuciu, że jesteś spełniony. I co jest jeszcze bardzo ważne? Ważne jest, żeby w życiu robić coś, co kocham robić. Nawet hashtag taki jest, kocham to, co robię. Więc ja Ci tego życzę, żebyś kochał to, co robisz, i nawet jeśli się wydaje innym głupie coś, że nie wiem, interesuje się rybami albo ptakami albo czymkolwiek innym, słuchajcie, wszystko jest potrzebne. W życiu każdy zawód jest nam potrzebny, więc jeśli odkryjesz odpowiedzi na ten sens życia, który daje Ci Ikigai, to będziesz szczęśliwy. Zachęcam Ciebie serdecznie, żebyś sobie trochę więcej poczytał o Ikigai. W internecie jest parę artykułów, więc możesz to jak najbardziej zrobić. Więc bądź po prostu szczęśliwy. Zobaczcie, jaki ten nasz mózg jest. Tutaj taką przygotowałam Wam slajd, o tak, przygotowałam Wam slajd, żeby pokazać Wam, że jesteście inteligentni i wcale nie musicie być doskonali w tym, co robicie, ale możecie się uczyć. Nasz mózg, jak się już nauczył czytać, to jest w stanie przeczytać coś, co ma pomieszane literki. Ważne, żeby była pierwsza i ostatnia prawidłowa, a w sobie sklecimy. I zobaczcie na tym, przeczytajcie. Nie ma znaczenia kolejność liter składających się na dane słowo. Ważne jest tylko to, żeby pierwsza i ostatnia litera były na swoim miejscu. Więc wykorzystujcie inteligencję trzech mózgowi. Inteligencję społeczną, emocjonalną i inteligencję IQ, czyli mózgu logiczno-analitycznego. Bo każdy z Was ma trzy mózgowia. Nie ma osoby, która by miała tylko jeden mózg. Macie te trzy dobrze pracujące, dzięki czemu jesteście w stanie naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić, o ile to Was interesuje, o ile to jest w zgodzie z Wami. Więc zastanów się przede wszystkim, jakie masz przekonania na temat siebie, na temat świata i co Ciebie wspiera, a co Ciebie troszeczkę tam umniejsza dla Twojej wartości. Zastanów się, kim chcesz być i co idzie Tobie łatwo, co trudniej, i podejmij samodzielnie decyzję, co Ty chcesz robić, bo masz takie, a nie inne naturalne predyspozycje. A na koniec jeszcze, nie próbuj być idealny, to już powiedziałam, bo ideały nie istnieją. Bądź sobą, słuchaj, bądź sobą i realizuj siebie. I ja jestem pełna takiej wdzięczności dla młodych ludzi, którzy są coraz bardziej pewni siebie i coraz bardziej asertywni. I bardzo dobrze, w ogóle asertywność to jest podstawa dobrego funkcjonowania. I pamiętaj, że jesteś utalentowany, bo nie ma człowieka, który nie ma talentów. Każdy ma dużo talentów i zachęcam Ciebie do tego, żebyś korzystał z wiedzy w ogóle o rozwoju. Ja Tobie też polecam książkę Moje czy Twoje, jak zdobyć świadomość swoich możliwości, tak się nazywa książka, gdzie można krok po kroku przejść i zdobyć właśnie wiedzę o sobie. Tego jest bardzo dużo na rynku, więc zachęcam Ciebie, żebyś korzystał z tej wiedzy, która jest dostępna i płatna, i bezpłatna. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, to oczywiście zachęcam Ciebie do tego, żebyś skorzystał z różnych
narzędzi, które pokazują, jakie masz talenty, w czym jesteś dobry. Mówię, struktogram, na którym ja się opieram, bardzo dokładnie pokazuje, co kto może. Więc znając taką wiedzę o sobie, jesteś w stanie zrobić w życiu naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I postaw na jakość, a nie na jakość. Nie mów nic czegoś takiego, jakość tam będzie. Nie. Jeśli ty nie podejmiesz właściwych decyzji, to nie będzie jakość, tylko będzie jakość. A życie jest zbyt krótkie, żeby przeżyć je byle jak. Więc zwróć uwagę na swoje wybory, zwróć uwagę również na to, z kim się zadajesz, czego się uczysz, co oglądasz, co słuchasz. I ucz się tego, co jest ci potrzebne i co jest wartością, która da ci profit w przyszłości, bo twój mózg ma taką ograniczoną pojemność, dlatego z czasem ludziom dorosłym jest coraz trudniej się uczyć i to potwierdzam, zdecydowanie łatwiej jest się uczyć ludziom młodszym, szybciej zapamiętują, bo jak się będziesz uczył byle czego, będziesz przebywał z byle jakimi osobami i będziesz marnował czas na głupoty, to słuchaj, będziesz miał ograniczenia w życiu, więc tego ci nie życzę. Zadanie specjalne dostaniesz na maila, więc koniecznie poproś, zapisz się, prześlą tobie, odpowiedz sobie na dodatkowe pytania, w czym jesteś dobry, w czym jesteś słaby, co lubisz robić, czego nie lubisz robić, jaka jest twoja pasja, czego chciałbyś się nauczyć, jaką wartość mógłbyś mieć w życiu innych, gdybyś miał czarodziejską różdżkę w pełni decydować o sobie, gdzie chciałbyś być dzisiaj, gdzie chciałbyś pracować. Więc to jest mega ważne, żebyś wiedział, ty, jakie masz w głowie myśli i co możesz robić w życiu, żebyś żył w zgodzie ze sobą. Tego ci właśnie życzę, żebyś był w pełni świadomy siebie, swoich talentów, swoich możliwości, również swoich ograniczeń. Dziękuję ci serdecznie i życzę ci najlepszych wyborów, jakie tylko możesz dokonywać w swoim życiu. I nie bój się zmian, bo zmiany też są nam potrzebne. Dziękuję ci serdecznie. Dziękujemy bardzo, Kingo. Dzięki wielkie. Zachęcam cię teraz do wyłączenia prezentacji, żebyśmy mogły jeszcze tu się w finale pokazać i domknąć ten pierwszy aspekt, ten pierwszy element. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to nasze pierwsze dzisiejsze spotkanie. Technika nas tutaj momentami próbowała przerosnąć, ale generalnie się nie dajemy. Ja chciałabym tutaj kilka komentarzy dodać do tego, co się nam tutaj pojawiło. Pierwszy komentarz, chciałam powiedzieć, że cały ten event jest eventem, który robimy dlatego, że bardzo chcemy, że bardzo nam zależy. Robimy ten event bezpłatnie, więc myślę, że komentarze, które są negatywne i niefajne, nie są nam tutaj potrzebne i nie są wspierające dla nikogo z nas. Więc jeżeli ktoś z Państwa uważa, że nie warto tutaj być, to zachęcam do tego, żeby sobie po prostu ten czas spędzić inaczej. Jeżeli chodzi o to, co tutaj robimy, podkreślę to raz jeszcze, wszystko jest robione z jak najlepszą intencją dla każdego. Każdy z nas ma swoje przekonania, swoje pomysły, swoje patrzenie i robimy to po to, żeby dać wartość. I nie z wszystkim, po prostu zwyczajnie my musimy się tutaj zgadzać. Także dziękuję tym z Państwa, którzy byli tutaj z nami, za wszystkie dobre słowa, które się pojawiły w stronę Twoją, Kingo. I dziękuję Ci również za Twoje wszystkie informacje. Wszak jesteś mamą dwojga chłopców, którzy właśnie podejmują takie decyzje, więc też na co dzień zmagasz się, może takiego słowa użyję, z tego typu rzeczami. Jeśli chodzi, raz jeszcze powtórzę, materiały otrzymacie Państwo w finale dnia po naszym popołudniowym spotkaniu. Jeżeli chodzi tutaj o komentarze dotyczące innych obszarów kolorystycznych niż obszary, o których mówiła Kinga, to raz jeszcze tylko przypomnę, że my rozmawiamy tutaj o mózgu, czyli o genetyce,
a kolory pozostałe, takie jak na przykład żółty, dotyczą naszego charakteru i testów psychologicznych. Czyli są to dwa obszary, które się w żaden sposób nie wykluczają, natomiast się one też uzupełniają i jeżeli tutaj będą się jakieś pytania pojawiały, my będziemy starali się te pytania wyławiać i w finale zawsze być może dnia na te wszystkie pytania Państwu odpowiadać. Ja dziękuję uprzejmie za teraz. Kingo, bardzo dużo ciepłych komentarzy dla Ciebie, więc również Tobie tutaj serdecznie dziękuję. My widzimy się o godzinie 18. Otrzymacie Państwo link. Tytuły książek Kinga, jeszcze gdyby się jeszcze raz pokazała, ponieważ padło tu takie pytanie, podpowiada mi tutaj Kacper. Mózg rządzi, Kaja Nordengen i twoja książka, gdybyś jeszcze pokazała okładkę, moje czy twoje, autorka Kinga Clayment, więc też jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zachęcamy do tego, żeby się tym książkom tutaj przyjrzeć. Ja zapraszam w imieniu swoim i Pawła Jarząbka na godzinę 18 na spotkanie dla dorosłych. No, myślę, że zważywszy na nasze specyficzne poczucie humoru, wskazane jest, żeby rzeczywiście tylko dorośli tutaj byli, bo może być różnie. Za ten czas dziękuję tej ogromnej grupie ludzi, która z nami była i moi drodzy, do zobaczenia dziś o godzinie 18. Dziękuję Ci raz jeszcze, Kingo. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim, i młodym, i starszym, żeby dokonywali dobrych dla siebie wyborów. Tak, nagranie będzie dostępne. Znajdziecie je Państwo tutaj, w tym samym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy. Ono już w tej chwili się zapisuje i będzie tutaj dostępne. Dziękujemy.